witam w kolejnym filmiku na moim kanale. My jedziemy. Gdzie jedziemy, Lila? Nie wiem. Do sklepiku. Do Silesii jedziemy odebrać moje soczewki, Remikowi kupić pampersy. Mama, a w Silesii są różne takie karuzelki? W smyku, no, ale my nie idziemy do smyka. Szkoda, to bym Remisiowi dała pieniążka. Mieliśmy jechać na jarmark, ale sobie odpuszczamy, bo byśmy się dzisiaj ze wszystkim nie wyrobili. Niestety potrzeby Pimpusia wygrały. Nie? Pimpuś? Także do zobaczenia w sklepie. Tak, jazda mi się bardzo podoba, muszę ją mieć, zobaczcie. Piękna jest. Chodzimy. Remik śpi, czemu się przepychacie? No bo ja chcę. Pokażcie Remisia, jak a robi tam z tyłu. O, zasnął w autku. Mama. I co, nic nie kupiliśmy w Silesii, prawie nie byliśmy, tylko w Kauflandzie. Bo Remik płakał, nie chciał w wózku jechać, tylko na rączkach u mamusi. Mama, i w chińskim. Mama kupiła Remisiowi takie fajne skarpetki ze słoneczkiem. No. I oczka. Nie, bo Lila ma w poniedziałek Andrzejki i będzie dekorować balon. Oczka i takie skarpetki z pingwinami. To są chyba pingwiny z Madagaskaru. Madagaskaru. Co jeszcze? Jeszcze gwiazdę. Fajną gwiazdę. No, kupiłam tę gwiazdę i z tego. Ładnie ona świeciła na wystawie. No. Ona jest jeszcze na prąd. No, jest dość spora i 35 zł tylko kosztowała, także myślę, że się opłaca. Czekamy teraz w Lidlu na te dzika, bo poszedł po banany i po bułkę. Ja właśnie sobie w Silesii urwałam pompona z czapki, a była taka ładna z takim pomponem. Ojej, ale masz dużo czapek, co? To nic, no nic się nie stało. A ty jestem pomponik. No to nic, przyszyjemy. Albo będziesz miała taką bez pomponika, też ładna. Też a ja mam pompon tylko. No to by jeszcze nie odpadł. Cześć. Czy coś chcę powiedzieć, no? No bo, no bo ja, jak ja tak kręciłam tym pomponem, więc uważajcie, jak macie czapkę z pomponem, to tak nie kręćcie, bo wtedy może wam się urwać ten pompon. No tak. Się urwał. Tak. Nie wiedziałam o tym. I minie. Tak. Albo tak nie kręci. Remiś też ma pompon. Ale śpi pomponik ale mały. Mówił. Tak. Jemy, Remisiu? Co jemy? Zupkę pomidorową? Z makaronikiem. Pycha. I co jeszcze? Ja mam mój bardzo pyszny. Co jeszcze jemy? Jeszcze jemy kalafiorka, mięsko i ziemniaczki. I ziemniaczki. Takie niby wody z przypadrzewkę kupiliśmy i ja je bardzo polecam, bo one są nawet fajne, dobra woda, nawet są nie kapkami, ale jak małe dzieci to mogą je powiedzieć. A gdzie byliśmy? Na zakupach? W jakim sklepie? W Silesii. Ale w jakim sklepie? W Kau? W Kauflandzie. No.
Co jeszcze mamy? Kabanosy, szynkę. I tutaj mamy taką foremkę, bo mama ją wzięła pierwszą lepszą z półki, bo Remik płakał, żeby coś sobie potrzebował. No. Mus dla Remisia, tak? Bułki, które już... I tutaj mamy włóczkę, no, bo ja będę robić balony. Tu mama mi kupiła taką włóczkę do włosów. I tutaj jest ode mnie fantazja. Fantazja jest moim ulubionym serkiem. Mm-hmm. No. I tutaj Jaś sobie zabrał fantazję, która jest trusta. Mm-hmm. A kto to jest Jaś? Jaś to jest mój przebrany brat. Tak, od Tadzika syn, tak? Tutaj mamy mleczko dla Remisia. No, wodę, brzoskwinie. Tutaj mamy też dla Remisia. Już mówiłam o tym. Tu. Te brzoskwinie. Ale to jest bardzo dobra woda, bo mi bardzo smakuje. Truskawkowa i są, były jeszcze, i są jeszcze takie cytrynowe. Kiedyś mieliśmy takie małe. No i tu banany. Mamy kilka bananów z Lidla. No i tyle. I bułki są, tak? Z Lidla. Aha, jeszcze wkładki do butów kupowaliśmy, nie? No, do twoich i do moich. My jeszcze szynka kupiliśmy. No. I ser taki dobry. Księżniczka. I tutaj taki... Dobrze. Już dziękuję za pomoc. Elfik. 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 To są skoczki nasze. Daj coś do jedzenia. Elfik. Kto jest moim elfikiem? I ten lecz. Co tam jest? Myszki? Jeszcze pokażemy rybki. No tak, jeszcze tutaj mamy rybki. Gdzie te ślimaki? Tu jest. Ile tu jest ślimaków? Matko. Wow. Wow. Hej, słuchajcie, ja już jestem w pracy i będę kończyć tego vloga, nie, bo on najdłuższy. Nic w sumie dzisiaj takiego ciekawego nie byliśmy, bo nie wypaliło z tym jarmarkiem świątecznym, ale miło spędziliśmy czas z dziećmi w domu. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. A, jeszcze chciałam się pochwalić, że farbowałam włosy. Mam taki gołębi popiel, zawsze kupuję farbę. Uważam, że jest mi w tym kolorze najlepiej i ja jakoś do fryzjera nie chodzę, bardzo rzadko. Raz w roku może. Jakoś, jak byłam ostatnio u fryzjera, to po tygodniu sama sobie zrobiłam kolor, bo nie podobało mi się kompletnie to, co ona mi zrobiła na głowie. Więc ja sobie włosy zawsze farbuję sama i może nie jest to jakoś idealnie, ale jestem zadowolona z tego, co mam. Jedynie chodzę do fryzjera, to włosy podcinać. No teraz też bym już, akurat mam spięte w kołka, ale już mam takie dosyć długie przy moim dziecku, to a w ogóle przy małych dzieciach to wiadomo, jak to jest. Lepiej mieć krótsze włosy niż za długie, bo niejednokrotnie są powyrywane, choć już teraz tak nie ciągnie, jak trochę podrósł, niż jak był mały. To masakra wtedy było, mocno ciągnął, wyrywał mi garściami te włosy, ale jak na to ile mi ich wyrwał, to i tak tych włosów mam dużo na głowie. No, w tym świetle za bardzo nie widać, ale myślę, że większość z Was wie, jaki to jest kolor gołębi popiel. Szary. Także jeżeli polubiliście mój film, to dawajcie łapki w górę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do kolejnego filmiku. Na razie, pa!